witam was wszystkich w kolejnym filmiku z Call of Duty MW3. Dzisiaj mowa na mapce Hard Hat, po raz kolejny na mapce Hard Hat z M4, tłumik plus A-Silk. Tak ktoś mi sobie powiedział, że nie musi A-Silk, tylko A-Cock. A-Cock, o właśnie, znalazłem to. A-Cock, no więc A-Cock. No i bez słowa, tak jak chcieliście. O czym chciałem się powiedzieć? No, jeszcze klasa. Klasy nie pamiętam, więc wam nie powiem. Nie spodziewaliście tego, wiem, że nie. A specjalistę macie. Okej, okay, także o czym chciałem się powiedzieć? Chciałem powiedzieć o zmianach na kanale, bo na pewno takie nadejdą. I trochę się boję, muszę przyznać, boję się zmian. Więc teraz pewnie pomyślicie, że jestem tutaj jakimś stoikiem, boję się zmian. W pewnym sensie tak. Bo wiecie, mam zasady teraz na kanale. Wrzucam sobie mopsa jakiegoś, wrzucam sobie ten... mocha, czasem, od czasu do czasu Battlefielda i jakoś się to kręci. I wy to oglądacie, co jest najważniejsze dla mnie, że ktoś to ogląda, już w szczególności mołaby, chociaż takie pohejcone niektóre, w sensie nie moje, ja akurat naprawdę mam dużo pozytywnych ocen, jednak niektórym się nie podoba to, że mołaby są. Bo to się już staje rzekomo nudne. Jak według mnie to nawet niezbyt nudne, chociaż już mam dosyć powoli, ale do tych 100 spróbuję dobić. Tak, więc mam taką właśnie teraz zasadę, przepraszam, że rzucam mobę, coś tam z mocha. Ale kiedy wyjdzie Black Ops 2, nie mam bladego pojęcia, co się stanie. Nie mam zielonego pojęcia, co się stanie na moim kanale. Tak, na pewno przez pewien moment będą się ukazywać mobby. Jeszcze dlatego, że mam ich dużo jeszcze nagranych, no i muszę dobić do tych 100, tak jak chcę. Jednak w pewnym momencie zabraknie mobów i wyłączę MW3 już na zawsze, tak jak to robię z innymi kodami. Szczególnie MW3 to już w ogóle szybko wyłączę. Nie mam pojęcia, co będę rzucał z Black Opsa. Muszę znaleźć jakby swoje, że tak powiem, powołanie, bo kiedyś w ogóle to moja gra w Call of Duty wyglądała zupełnie inaczej. Kiedyś grałem tylko for fun i kręciłem dużo lepsze wyniki. Może nie dużo lepsze, ale takie, no bardziej... Byłem z nich naprawdę dumny, a właściwie one nie były jakieś... Nie wiadomo jakie, ale to dawało, mi większą satysfakcję niż takie na hama wbijanie mobów. Ale niestety nadejdzie Black Ops 2 i niestety jest tam jakiś ukryty score streak. Wiecie, ja mam taką manię na swoim punkcie, że muszę mieć to, co jest najlepsze. W sensie nie zawsze mogę, tak? Tak w prawdziwym życiu. Nie zawsze mogę, raczej nigdy nie mam tego, co jest najlepsze. Chociaż zdarzyło się kilka razy. Jednak ja mam taką manię, że muszę to tylko dojść i dążę do tego, więc jeżeli będzie jakiś ukryty za 5000 punktów, tam słyszałem, no to ja będę do niego dążył. To automatycznie psuje gameplaye, bo nie grasz dla gameplayu, tylko grasz dla jakiegoś tam ukrytego ten. Chyba że Black Ops 2 będzie tak skonstruowany, że nie będzie to dla mnie większy problem wbijać takie coś, albo będzie to bardzo mało prestiżowe i nikt tego nie będzie robił, a większość ludzi będzie grało for fun. Taka opcja też istnieje oczywiście, jest ona mniej prawdopodobna, jednak istnieje. Sorry. No i tak, oczywiście, jak już mówiłem, właśnie boję się trochę tego, że trzeba będzie zmienić taktykę nagrywania, nie wiem co będę wrzucał, bo wiecie, ten taki mobie zawsze mam o czym mówić właściwie, jak nie mam tematu. To będę mówił o mobie, jakiś tam trudny. No i zawsze to było dość ciekawe, wbijanie mobów, jakieś wyzwania z tłumikiem, KSG z tłumikiem, no dużo, dużo wyzwań. Naprawdę, może rajdżuję się przy tym, jednak to sprawia potem no, dużą, dużą satysfakcję. Ale co by nie powiedzieć, jakby nie hejcić na MW3, dużo czasu wszyscy przy nim spędziliśmy, ja to w ogóle. I dużo nam mimo wszystko zabawy dało MW3. Ja jeszcze będę nie umiem mówić, będę podsumowywał MW3 w innym filmie, takim na zakończenie roku w ogóle, i takie podsumowanie roku będzie. Tutaj celownik wyglądał jak z Borderlands, ciekawe. To ta gra cieni jednak dużo daje i ten A-Cock po prostu wygląda jak komiksowy. Tak, właśnie w podsumowaniu roku będę jeszcze mówił MW3, o mobach, jak to się zaczęło, no i w ogóle, ale to jeszcze na przyszłość. A teraz jest teraz i jak Black Ops 2 wyjdzie, to tak jak mówię, nie mam pojęcia, co będę wrzucał. Możecie się pewnić, że będę coś wrzucał, a może Black Ops 2 będzie tak do dupy, że nie będę mógł nic wrzucać po prostu, bo poziom będzie żałosny. Chociaż wygląda, zapowiada się, no dobrze.
z tymi kilkoma tam wadami, o których mówiłem, które no mnie martwią, ale zapowiada się dobrze, nawet na PC, więc cieszmy się. Możecie być pewni, że Moch nadal będzie. Grałem dzisiaj w Mocha, coś tam niby spatchowali, ale nic nie spatchowali, jest tak samo jak było, więc za takie patche to ja dziękuję. Mogą sobie w dupę wsadzić takie patche, bo mi co mi z tego, że ściąga, nawet nie zauważyłem, że coś ściąga, więc wow, musiało być ogromna łata, musiała być po prostu nie wiem, 10 giga łatka, żeby ten, no nic nie zauważyłem, żeby ściągnęło, ale filmy z Mocha będą. No i odkryłem w końcu jakąś zaczepistą klasę w tym Mochu, taką totalnie zaczepistą, którą jest Saper, ale dobra, po co ja o tym mówię, skoro to nie ten film, jej. Po co ja o tym mówię, to jest Call of Duty, to jest 82 MOAB. Sorry. Więc nie proszę mi o tym mówię. Także tak, chciałem powiedzieć właśnie, że boję się zmian. Jednak mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo tak jak wiecie, mój kanał głównie słynie z MOABów, w sensie, no jakby to jest domena tego kanału. A co się stanie, jak MOABów nie będzie? To trzeba zadać sobie pytanie i nie tylko ja zadaję sobie to pytanie, tylko mnóstwo ludzi na YouTube zada sobie to pytanie, co zrobić, kiedy MOABów nie będzie? Przecież jak Black Ops 2 wyjdzie, to nikt nie będzie oglądał już MOABów, dlatego że wszyscy powiedzą I give a fuck and I don't watch this. No tak, pewnie tak większość osób powie, więc to jest smutne, ale to prawdziwe. Chociaż może nie smutny. Zobaczymy, jeżeli Black Ops 2 będzie na tyle przyjemny do oglądania jak Black Ops, to myślę, że nie będzie problemu i łatwo się wszyscy przestawią. Ale zobaczy się, jak to będzie. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, już więcej nie powiem. Gameplay doleci do końca, jakąś muzykę Wam puszczę. Wyczerpałem temat. Dziękuję za oglądanie, czekajcie na kolejne filmy. W kolejnym filmie już trochę poważniejszy temat. No i cóż, siemano. Securing Charlie.